Witam Państwa bardzo serdecznie. Jabłoński Szymon, Szymon firmą Bayer. Tutaj Radek mi już wcześniej troszeczkę przedstawił. Proszę Państwa, ja w firmie Bayer zajmuję się prowadzeniem sadowniczej stacji badawczej, w której wykonujemy szereg doświadczeń w sezonie, czy to w uprawie drzew owocowych, czy w uprawie krzewów jagodowych. I chciałbym się pokazać Państwu kilka informacji odnośnie wyników doświadczeń, które przeprowadziliśmy w ubiegłym sezonie. Jeżeli chodzi o te problemy, które możemy spotkać na plantacjach porzeczki czarnej ze strony sprawców chorób grzybowych, to są na przykład opaci na liści, rdza wyjątkowo-porzeczkowa czy szara pleś. Pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Sprawcy chorób czasami wymagają odmiennych warunków pogodowych, termicznych do tego, aby doskonale na naszych plantacjach się rozwijać. W przypadku opaciny liści porzeczki, kiedy do tych pierwszych infekcji, czyli tych infekcji pierwotnych dochodzi wczesną wiosną, optymalne warunki to jest okres takiej deszczowej pogody. Wtedy dochodzi do wysiewu tych zarodników workowych, które tworzą się na opadłych liściach i wtedy dochodzi do infekcji. Czyli sprawca tej choroby wymaga zupełnie innych warunków do rozwoju, jak na przykład sprawca amerykańskiego mosinka agrestu, który do odpowiedniego rozwoju wymaga tych cieplejszych warunków, tak? Raczej sucha, ciepła pogoda i wtedy on najlepiej się czuje. Więc te warunki pogodowe decydują o tym, z jakim problemem będziemy mieć w danym sezonie największy problem. W przypadku opaciny liści, proszę Państwa, tak jak wspomniałem, czyli ten okres wiosenny, kiedy mamy tą umiarkowaną temperaturę, ale występują częste opady deszczu, wtedy może dochodzić do infekcji ze strony sprawcy właśnie tej choroby. I powinniśmy przede wszystkim zastanowić się, w jaki sposób możemy się chronić. Preparaty zapobiegawcze, a w dalszej części sezonu preparaty o działaniu interwencyjnym, tak jak na przykład preparaty na Sensation. Dobrze. Więc dalej, rdza wyjątkowo-porzeczkowa, no to jest problem, który nie występuje zbyt często na naszych plantacjach, natomiast zarodniki, które powodują infekcje ze strony sprawcy tej choroby, one mogą być przenoszone na bardzo duże odległości. Spotkałem się z zapisami, że nawet do 300 km czy dalej mogą być one przenoszone wraz z wiatrem, więc tak naprawdę możemy mieć tą lokalizację, naszą plantację oddaną od innych plantacji porzeczek, ale żadna bariera nie jest przeszkodą dla sprawcy tej choroby. W przypadku ograniczenia występowania właśnie rdzy wyjątkowo-porzeczkowej ważne jest to, że okres zwalczania sprawcy tej choroby to jest ta druga część sezonu, czyli zazwyczaj mówimy o miesiącu czerwiec i idziemy dalej. Więc kolejna odwrotność, bo na przykład sprawca opaciny liści musimy zwalczać już od początku sezonu, sprawca amerykańskiego mocznika agresu, w zależności od podatności odmiany zaczynamy przed kwitnieniem, albo tak naprawdę po okresie kwitnienia. Kolejna rzecz to jest szara pleś, czyli znowu grzyb, który wymaga odpowiednich warunków pogodowych do tego, aby doszło do mniejszej bądź większej skali infekcji. Czyli okres kwitnienia, najbardziej newralgiczny moment, jeżeli chodzi o porażenie ze strony sprawcy tej choroby, warunki pogodowe, czyli okres deszczy, długo utrzymująca się wilgoć w roślinie, sprzyja występowaniu sprawcy tej choroby. Optymalne warunki do rozwoju, tak jeszcze wspomniałem o tych deszczach, temperatura 15-25 stopni Celsjusza, jednak nie powinniśmy się tym tak do końca sugerować, ponieważ niższa temperatura może jedynie spowodować powolniejszy rozwój sprawcy tej choroby, lecz nie spowoduje zahamowania jego występowania. Więc szara pleś i okres kwitnienia i pokwitnienie, kiedy może dochodzić do porażenia już owocu. Jeżeli chodzi o preparaty, które możemy stosować, aby ograniczać występowanie sprawców chorób, które przed chwilą wymieniłem, to jest na przykład ZATO, czyli preparat z grupy strobiluryn, substancja aktywna trifloxystrobina. I proszę Państwa, tak jak jest tutaj na slajdzie pokazane, sprawca amerykańskiego mocznika agresu, opaciny liści czy rdzy wyjątkowo-porzeczkowej jest ograniczony przy stosowaniu właśnie tego preparatu. Dawka 0,2 kg na hektar. Możemy wykonać 2 zabiegi w sezonie. Jeżeli chodzi o stosowanie, zazwyczaj mówimy o tym, że stosujemy z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby. Czyli generalnie musimy na tych plantacjach być bardzo często, aby zobaczyć, kiedy jest najlepszy moment, aby już z zabiegiem wjechać w pole i wykonać zabieg. Jeżeli
ominiemy ten moment taki początkowego rozwoju choroby, to może się okazać, że przy sprzyjających warunkach pogodowych nie jesteśmy potem w stanie zahamować rozwoju danego grzyba. Czyli mamy preparat za to z grupy strobiluryn. No i Luna Sensation, o której tutaj już była dzisiaj troszeczkę mowa, trochę szerszy zakres chorób, które możemy tym preparatem zwalczać. Jeszcze raz, rdza wejmutkowo-porczyszkowa, obecna liści, amerykański mączek agresów, no i szara pleć. Czyli generalnie wychodzimy z założenia, że ten preparat warto zastosować właśnie w okresie kwitnienia, jeżeli są warunki sprzyjające rozwojowi szarej pleśni, która jak wiemy może nam przysporzyć bardzo wielu problemów. No i potem drugi zabieg, jeżeli będzie to konieczne, aby rozwinie się amerykański mączek agresów, czy będziemy mieć problem z opaciną liści, już po kwitnieniu możemy kolejny raz z tym preparatem wyjechać w pole, ponieważ możemy zastosować dwa zabiegi w sezonie. Jest to produkt o działaniu, proszę Państwa, układowym, czyli działa interwencyjnie, czyli substancje aktywne są pobierane przez roślinę, krążą w roślinie i działają od środka. W przypadku ZATO jest to preparat o działaniu, substancja aktywna tego preparatu wiąże się z tymi powierzchniowymi warstwami woskowymi, czyli jest to bardzo silny preparat zapobiegawczy, który już niedługo po zabiegu jest tak naprawdę w sprzyjających warunkach, jest tak związany na roślinie, że jest praktycznie niezmywalny. Więc traktujmy go jako taką mocne działanie zapobiegawcze, a Luna Sensation jako już to działanie interwencyjne, kiedy już z danym problemem mamy bardzo duży problem z danym, ze sprawcą danej choroby. I była również mowa o tych preparatach biologicznych. Proszę Państwa, preparat Serenaden. Jest to produkt, to jest najważniejsze, o czym musimy pamiętać stosując ten preparat. Musimy go stosować zapobiegawczo, czyli zanim na plantacji pojawi się dany problem z daną chorobą. Czyli zazwyczaj sprawca szarej pleśni czy mączenia prawdziwego może być skutecznie hamowany, jeżeli ten preparat zastosujemy w odpowiednim terminie. Czyli zazwyczaj wychodzimy z zabiegiem przed kwitnieniem. Dlaczego? Po to, aby przygotować rośliny na to, co nadejdzie. Ponieważ, może przeskoczę, za chwilkę wrócimy do lawek. Roślina musi się przygotować na dane zagrożenie. Stosując serenadę pozwalamy aktywować takie naturalne mechanizmy obronne rośliny, więc roślina jest przygotowana na infekcję ze strony czy to sprawcy szarej pleśni, czy mączniaka prawdziwego. Jest to preparat bezkadencyjny, możemy go stosować tak naprawdę we wszystkich uprawach, czy to drzew owocowych, czy krzewów jagodowych, roślin ozdobnych, jak również, proszę Państwa, warzyw. Więc jak wspomniałem wcześniej, z zabiegiem warto ten preparat zastosować stosunkowo wcześniej. Dawka to jest, proszę Państwa, 8 litrów na hektar. Możemy wykonać co najmniej 5 zabiegów w sezonie. Maksymalna ilość zabiegów to jest 6 w sezonie. Odstęp między zabiegami to jest 5 dni. To jest takie działanie alternatywne, kiedy możemy ograniczyć trochę stosowanie typowych środków ochrony roślin i wspomóc te nasze uprawy w ochronie przed sprawcami konkretnych chorób. Tak samo jak stosowanie nawozów, proszę Państwa, czy nawozów krzemowych, czy fosforynowych, to też pozwala nam przygotować jakby roślinę na to, co nadejdzie, więc te wszystkie inne metody oprócz tej typowej chemii są ważne i musimy na pewno włączyć je do stosowania, aby na przykład ograniczyć te koszty związane z produkcją, jeżeli te ceny uzyskiwane potem z obrony są niewystarczające.